Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z gry biatlonowej NGL Biathlon. Przed nami kolejne starty, tym razem francuskie Annecy. Będziemy mieć cztery starty: Mixed Relay, czyli chyba sztafeta mieszana, bieg indywidualny, sprint i bieg pościgowy. Także kurczę, będzie się działo. Pierwszy wyścig to sztafeta mieszana, jest ciepło, nic nie sypie, także musimy sobie dobrać odpowiednie narty. No, dokładnie takie i ciśniemy, zobaczymy z kim będziemy startować. Dobra, jest strzelanie. Szkoda, że takie ujęcie dziwne, no ale będzie. Startujemy chyba, Mołka się pani nazywa. Na razie zobaczymy jak sobie radzi. Kurczę, jest jeden błąd, musi dobrać. Znowu musi dobrać niestety. Dobra, strzela. Nie jest chyba ostatnia. Chyba nie. Chociaż zobaczymy zaraz. A jednak ostatnia. No cóż, lecimy do kolejnego. Strzelanie numer 2. Jak sobie poradzi pani Mołka? Mołka chyba się nazywa, albo Maka, kurczę, nie wiem. Aż znowu błąd na ostatnim, jasny gwint. Trawże to kobito, dobrze. Startujemy, będziemy gdzieś w okolicach 14 miejsca. 14, 15. Tak jest. Czyli nie jesteśmy na ostatnim, lecimy dalej. Zmiana tym razem będzie znowu jakaś kobieta. Nie wiem jaka, zaraz się dowiemy. Pani Hojnisz Staręga, Monika Hojnisz Staręga i zobaczymy jak sobie ona poradzi. Pierwsze strzelanie pani Hojnisz. A kurczę, pięknie, ładnie. Ona troszeczkę z tego co widzę tutaj gorzej biega, ale strzelanie może, chociaż może strzelaniem nadrobi. Drugie strzelanie, panie Hojnisz. Pięknie, jasny gwint, niesamowicie na tym strzelaniu. Które teraz? 14 miejsce, no. No to ładnie. Zmiana numer 3, tym razem facet. Startujemy z 14 miejsca, pan Guzik. No i ciśniemy. Pierwsze strzelanie pana Guzika. Bezbłędnie, ale to porobił pięknie, ładnie. 11 miejsce, no tu kurczę tym strzelaniem to ładnie tutaj nam narobił kurczę przewagi, znaczy przewagi miejsc. Strzelanie numer 2 pana Guzika, miejmy nadzieję, że będzie bezbłędnie. Kurde, dobry jest typo, dobry jest. Awansowaliśmy do dziesiątki, tak, jesteśmy na 10 miejscu, będziemy walczyć z Lazowskim. No już nas wyprzedza, że za chwilę my będziemy startować, pojawiać się na zmianie, także zaraz tutaj będziemy my. Miejmy nadzieję, że kurczę w tej dziesiątce może się uda złapać. Z Lazowskim, no z Lazowskim nie powalczymy, bo teraz będzie zmiana. Teraz właśnie my startujemy. Teraz to się dowiemy na którym miejscu finalnie. Ile będziemy mieć straty? 4 sekundy straty, no okej. No to lecimy i widzimy się na strzelaniu. I pierwsze strzelanie przed nami. Lecimy. Czysto. Zobaczymy. No tutaj będziemy walczyć plus minus. No, strzelanie mi nie poszło za dobrze, bo tam mnie kurczę ten gościu za mną dogonił. Ale zobaczymy zaraz, które będzie miejsce. 9. 10. Smolski. My na 11. No sekundę straty do Smolskiego i 2 sekundy za nami jest pan Hofer. Także no 10. miejsce jest w zasięgu. No ale też kurde 12. Także. Dobra, przed nami strzelanie numer 2 i zobaczymy, jak to kurczę się finalnie rozwiąże. Kurde, czysto, czysto, także gonimy tych tamtych i zobaczymy, na którym miejscu się finalnie znajdziemy. O kurde, trochę tutaj nadrobiłem. Ale też kurde, wiadomo, że nie jestem taki dobry w bieganiu. No ósme miejsce, kurczę, dwa miejsca jestem w stanie przeskoczyć, ale czy mi starczy sił na finisz? Zaraz się dowiemy. I zbliżamy się do finiszu, kurczę, tego zawodnika przed nami raczej nie dogonimy, czyli będzie chyba siódme miejsce, no i nawet spoko wynik jak na sztafetę. Nie sądziłem, że kurczę tutaj mi się uda odrobić, no ale kurczę... Ładnie, no w strzelaniu, kurczę, już jestem mega koksem i wydaje mi się, że od następnego odcinka, jeszcze zobaczę jak to wszystko tutaj się ułoży, przed nami teraz będzie bieg indywidualny, bardzo zimno i śnieżnie, to sobie już narty dobierzemy. No i ogólnie możliwe, że od następnego odcinka zwiększę sobie poziom trudności, zależy jak mi pójdzie, kurczę, na tych zawodach. Jeżeli dalej będę na pierwszym miejscu, no to wiadomo, że poziom trudności będę sobie zwiększał i poziom trudności zmienia się w ten sposób, że tylko zmienia się dystans
Podczas strzelania te tarcze są mniejsze i trudniej się strzela, więc tylko to jest taki. Taki kłopot. No a tak to chyba z tego co kojarzę, to raczej w bieganiu jest wszystko to samo, zostaje, tylko no wiadomo, strzelanie się tylko różni. Dobra, przed nami cztery strzelania. Bieg indywidualny. Także widzimy się na kolejnych strzelaniach. Strzelanie numer 1. No i super. No i to się szanuje. Jeszcze zobaczymy, jaki będziemy mieć wynik na pierwszym pomiarze czasu. Prowadzi Emilien Jacquelin. Drugi jest Smolski, a trzeci Tinges B. No startujemy coś tam poza. Ponad połowa stawki już wystartowała, także my jesteśmy gdzieś tam za połową, także mamy takie w miarę rozeznanie. No 12 miejsce, 3 sekundy, jest git. Strzelanie numer 2 dla odmiany na stojaka. Ha, kurde, szybkie to strzelanie, coś mi się wydaje. No i ciśniemy. No tutaj, kurczę, na drugiej zmianie prowadzi Smolski, a my będziemy w okolicach 5. miejsca, dobra. No to nawet spoko wynik. Strzelanie numer 3. Łe. Ale dałem dupy. Ale dałem kuźwa dupy, no niestety. Życie bywa przewrotne. Los chce ze mną grać w pokera. Raz zabiera. Miejsce 13. I strzelanie numer 4. A kurde, zajebiście. Tu już poszedłem na takiego speeda totalnego. No i kurczę, zobaczymy, w którym miejscu się zakręcimy. 5. miejsce, plus minus. 5. miejsce będzie tak. No okej, no to ciśniemy teraz do mety. No i ciśniemy do mety. Kurczę, ciężko mi załapać, kuźwa mać, nie użyję całego paska zielonego, no nic, szkoda. A mógłbym jeszcze parę sekund nadrobić, ale ciul z tym. Ciężko mi trzymać W, klikać spację i jednocześnie sterować. Jest ponad moje siły. 5. miejsce wygrywa pan Christiansen przed Smolskim, Lazowskim, Hoferem, a my na 5. miejscu. Zobaczmy jeszcze strzelanie, bo mnie to bo mnie to bardzo ciekawi. No pierwszy takie set. Drugie, jakie zajebiste. Trzecie i czwarte. Kurczę, myślałem, że w czwartym trochę ładniej mi poszło, ale kicha. Mniejsza z tym. 5. miejsce. I teraz będzie sprint. Zimno i śnieżnie, czyli znowu narty dobieramy i widzimy się za chwilę. Przed nami pierwsze strzelanie w sprincie. Czysto, także no zajebiście. Jeszcze tylko na drugim strzelaniu nie popełnić błędu i kurczę, będziemy mogli wziąć udział w biegu pościgowym. Strzelańsko 2 na stojaka. Kurde, szkoda tego błędu. No cóż, byłoby dobre miejsce, no ale niestety musimy wydupczać na rundę karną. A byłoby, no, w okolicach, kurczę, 1. miejsca moglibyśmy powalczyć coś. Coś tam, coś. No, ale niestety tak, oto mamy, kurczę, 8 sekund straty. I 8. miejsce. Dobra, finiszujemy, jesteśmy w okolicach 6. miejsca. No i ciśniemy z zielonym paskiem. No, szkoda tego pudła, byłoby dobre miejsce, a tak to niestety... Tak to niestety 5. miejsce. 5. miejsce i zobaczymy, które będzie finalnie. No tu jeszcze kilku zawodników za nami jest. 6. Ponsi Luoma ładnie pojechał. 7. I na 7. miejscu kończymy. Także fajnie, fajnie, pięknie. Zobaczmy jeszcze, jak tam ze strzelaniem oczywiście. Jak tam tempo. O, drugie strzelanie o wiele lepsze. No i co? No i będziemy przechodzić do ostatniego biegu. Dziś bieg pościgowy. Także no widzimy się za chwilę. No i lecimy. Bieg pościgowy.
nami też są jacyś zawodnicy, także kurczę, zobaczymy. No, siódme miejsce w momencie startu, zobaczymy jak będzie na mecie. Dobra, no to strzelanie numer jeden, zobaczmy jak tam Ponsiluo ma jeden błąd. To tam dalej, a już nie ma co. No, wolne strzelanie, niestety wolne, ale no nic na to nie poradzimy. Wolę celniej strzelać, jak celniej i wolniej niż szybciej i niedokładnie. Dziewiąte miejsce, 13 sekund straty do Jacqueline'a, także kurczę, lecimy do drugiego strzelaniska. Dobra, strzelanie numer 2, zobaczmy, Jacqueline już jeden błąd, Sam Wilson kurczę będzie liderem. Kurwać. Aż ta myszka jest czuła cholernie. No nic, my też jeden błąd niestety. Także trochę spadniemy, trochę stracimy do lidera, no ale bywa i tak. Na 10. miejscu wybiegamy. Także no kurczę, no szkoda. Dobra, przed nami strzelanie na stojaka. Kurczę, tutaj Jacqueline Smolski będzie, kurde, chyba wiceliderem. No w końcu, kurde, zajebiście, zobaczymy na którym miejscu wyskoczymy. Piąte, szóste, siódme, ósme chyba. Ale jest Lazowski tuż przed nami, a kurczę, ja jakoś tak nie mam niezbyt taką... Nie darzy ich zbytnią sympatią w tej grze. Trochę mnie irytują te ci Białorusini, także kurde, ja będę tutaj po nich cisnął. Będę starał się, kurczę, być lepszym od nich. Bo oni mnie tutaj, nie wiem, irytują mnie. I przed nami ostatnie strzelanie. I jazda z kurłami. Dobra, czysto, także gonimy. O, wiadomo, że tam pierwszej piątki nie dogonimy. Zobaczymy jak to kurczę. Ponsiluoma chyba jeszcze tutaj jeździ na rundach karnych, także on może mnie prześcignąć jeszcze po drodze. Także siódme miejsce póki co. Zobaczymy ile będzie miał straty Ponsiluoma do nas. Nie, to Legrade był. Sturlaholm, Legre. Że kurczę, ile? 4 sekundy. No, może być ciężko z nim. Ale kurczę, tutaj też mam dwóch zawodników. Będę z nimi cisnął. Będę kurczę cisnął. Bo nie może tak być. No i ciśniemy do mety. Tamtych raczej nie dogonimy niestety. No ale no cóż, no niestety no. Błędy i tyle. Błędy w strzelaniu nas niestety pozbawiły miejsca dobrego. Także skończymy ten wyścig na siódmym miejscu. A startowaliśmy z siódmego chyba? Także wyszliśmy na zero chyba, tak? Tak z tego co tutaj widzę, co pamiętam. No strzelanie niestety wiadomo do dupy. Trzecie strzelanie to myśmy tutaj... Trzecie, czwarte strzelanie to był kosmos po prostu. Pięknie, to mi się podoba. Czyli w następnym odcinku strzelanie, kurczę, będzie trudniejsze, bo kuźwa będziemy... Znaczy ten Smolski pierdzielony, on mnie tutaj irytuje jak cholera. Strzelanie będzie zmienione, bo zmieniam poziom trudności, także to by było na tyle w tym odcinku. Co będzie dalej? Dalej będzie nowe mesto, sprint, bieg pościgowy i start masowy, także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i co, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, na razie, cześć!